Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku nagram dla Was urbex opuszczonego hotelu. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę, nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym odcinku, dałem dla Was urbex opuszczonego hotelu. Także zapraszam Was do oglądania. Także ja już jestem przy tym hotelu i zaraz Wam go pokażę, jak on wygląda. Więc tak, ten hotel się prezentuje od zewnątrz. Tutaj mamy oczywiście wejście, zaraz sobie wejdziemy. Tylko zobaczcie na ten stan tego opuszczonego hotelu. No coś idealnie, zaraz sobie wejdziemy. Będę wchodził, bo nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj zauważył, więc włączamy sobie latareczkę i od razu przechodzimy do pomieszczeń. Najpierw sobie zwiedzimy cały dół i na końcu sobie zostawimy jeszcze piwnicę. Także tutaj macie taki hall, hotel Mendelssohn, który został opuszczony w 1990 roku, także no. Tutaj mamy takie pomieszczonko. Jedno lustro po drugiej stronie, drugie lustro po drugiej stronie. Tu jest wejście na klatkę, to zaraz sobie wejdziemy, tylko najpierw Wam pokażę jeszcze inne pomieszczonka. Tu kiedyś prawdopodobnie było wejście główne, ale nie wiem. Dobra, wchodzimy teraz tutaj, do tego pomieszczenia. Tutaj mamy standardowo toalety, czyli kibelek na każdym urbexie musi być. Umywalka. Tu mamy drugą łazienkę, Wam już nie będę pokazywać. Tutaj mamy recepcję. Jakieś wejście główne. Trzeba tutaj troszkę uważać na nogi, bo naprawdę można się tutaj... No, recepcja, drink i bar. Dobra, tutaj mamy całą recepcję. Jak możecie zobaczyć. I też był tutaj bar. Tak to się prezentuje z tej perspektywy. Tam mamy mini kuchnię, zaraz sobie je przejdziemy, tylko najpierw Wam pokażę, co jest tutaj się znajduje. Ja pierdzielę. Dobra. Tak się prezentuje mini kuchnia. Tutaj kolejny kibelek. I wyszliśmy z tej strony. Dobra, teraz Wam pokażę, co się znajduje po drugiej stronie od razu, żeby nie zabierać zbytnio czasu. Od razu Wam nagram, żeby nie było. Ja zawsze jak wychodzę stąd, mam stracha, że ktoś tam kurde stoi, ale jednak nie. Okej. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejne pomieszczonko. Takie o. Zbyt dużo tutaj nie ma, ale... Okej.
wchodzimy tu, zaraz sobie znajdziemy też do piwnic, ale to już na sam koniec. To jeszcze wam pokażę, co się tutaj znajdowało, tylko wam się ustawię tutaj ładnie. Tak, to się kiedyś się prezentowało. Myślę, że tu była jakaś, nie wiem, ale kuchnia, ale coś. Tak to pomieszanko się prezentuje. Jeszcze tutaj mamy takie wejście, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, tutaj jest takie o pomieszczonko. Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy takie pomieszczonko, tak, małe. Tutaj byliśmy. Tak to się pomieszczenie się prezentuje. Z rurą od tego, od kaloryfera, który już nie ma, bo został rozebrany. I przechodzimy sobie do kolejnego pomieszczonka. Tutaj mamy schody, którymi zaszłam. Tutaj mamy kolejne takie pomieszczonko. Oczywiście szafa wielka na ubrania albo na coś. Tu mamy drzwi zamknięte, więc tutaj nie wejdę. Tutaj mamy kolejną łazienkę. Tutaj mamy kolejne pomieszczonko i mamy zejście do piwnicy. Także dół mamy cały zwiedzony. Pora na górę. Także ja już jestem na górze. Teraz pokażę, co się tutaj znajduje. Tutaj się znajdują schody, którymi weszłem. Zaraz sobie przejdziemy do pomieszczeń. Także lecimy od prawej strony. Tu macie drzwi rozwalone całe, których wchodzę. Zaczniemy sobie od końca może, żeby było tak dla mnie najlepiej. Kolejne rozwalone drzwi. Tutaj mamy takie pomieszczonko. Oczywiście lustro. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Jak na szybko wam tylko pokażę. Kolejne lusterko. Kolejne pomieszczonko z dywanami i z workiem na śmieci i z paroma puszkami po piwie. Kolejne lusterko, tutaj mamy kolejne pomieszczenie razem z toaletą i powiem wam, że tu jest wanna, a naprawdę wann na urbexie jest rzadko u mnie zobaczyć, także no, kwawa Mary czarna. Co? Okej, dobra. Oczywiście kibelek i umywalka. Lecimy w takim razie dalej. Widzicie tutaj cały ten korytarz. Tutaj mamy kolejny pokój z... Chyba coś tu się paliło, albo już farba taka jest, ale podejrzewam, albo to jest grzyb, albo to jest przepalone, albo nie wiem. Zresztą napiszcie w komentarzu. Tutaj mamy łazienki. Dwie takie same. Znaczy nie, tutaj to nie ma łazienek, tutaj mamy jakiś schowek. Taki malutki schoweczek. Proszę bardzo, z workiem. Może lecimy dalej. Tutaj mamy kolejny pokój. Proszę bardzo. Tutaj mamy łazienkę z rozwaną umywalką, kibalki i tam też są kibalki. No i wam pokazywać już nie będę, bo za dużo trochę będzie kibli w tym odcinku i w tym urbexie, ale zawsze wam, warto wam pokazać. Kolejne, tutaj mamy też prysznice i kolejne kibalki i jeszcze dwie umywalki, które są rozwalone. Tutaj jest kolejny pokój. O, z dziurą. I tak ten się pokój się prezentuje. A tu ja jestem ja. Siemanko. Tutaj jest pokój, w którym jest totalny syf. No więc widać, że to już jest bardzo zdewastowany.
nikt tutaj nie przychodzi prawie. Tutaj mamy schody awaryjne w razie czego. I tutaj mamy kolejne pomieszczonko, kolejny pokój. Zawsze się boję, jak tu wchodzę, że kogoś tu może być. A tu jest otwarta, no, także nie chcę być na widoku zbytnio. Może wam tylko ten pokażę, co tam się tylko się znajduje. I stąd po prostu wychodzę, żeby nie było. Dobra, myślę, że górę mam już zwiedzoną. Pora na dół. Teraz sobie przechodzimy do tamtego pomieszczenia, które jest wstrych jeszcze, wam pokażę, a to na samym moim końcu. Na razie same piwnice wolę nagrać wam, ale przy okazji też wam nagram tutaj, o, żeby nie było. To pomieszczenie się prezentuje. Tu był jakiś bar ala recepcja. Tutaj jeszcze mamy takie pomieszczonko małe, tu mamy jeszcze kominek chyba, ale kominek nie wiem, ale coś w tym stylu. Jeszcze tutaj mamy jedno pomieszczonko, które wam nie pokazałem, ale już wam pokazuję, jak ono się prezentuje. A tu śmierdzi strasznie, fu! Dobra. I dodatkowo jeszcze tutaj mamy kolejną łazienkę małą. Także nice. Także teraz przechodzimy do piwnic. Także schodzę już do piwnicy. Proszę bardzo. Tutaj mamy ala magazyn czy coś. Magazyny, taki mały. Tutaj mamy szafę rozwaloną całą. I tutaj mamy koniec. Jeszcze tutaj zajrzę. Trzeba troszkę patrzeć pod nogi. Tutaj mamy dwie drogi, albo w lewo, albo w prawo. A pójdziemy sobie w lewo. W takim razie wam tutaj też pokażę. Takie pomieszczonko, nie będę wchodził, bo naprawdę można tam się zwalić. A tego bym raczej nie chciał, także no. Kurczę mać. Dobra. I sobie wchodzimy do tego pomieszczenia. Które tak to się prezentuje. Także w tym momencie zwiedzamy drugą piwnicę. W pierwszej już byłem, także drugą teraz czeka, żeby ją nagrać i zwiedzić. Pokażę, co się tutaj znajduje. Takie małe pomieszczonko, w którym nic nie ma. Dobra. Tutaj były prysznice, z tego co wiem, nawet jest kratka, od kratki ten odpływ. I na coś się pomieszczenie się prezentuje. Dobra. Wchodzimy dalej do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Takie malutkie. I tutaj obok też. Dobra. Tutaj już nic raczej nie ma. Dobra. Więc przechodzimy na strych. Także wychodzimy na strych. Bez zbędnego przedłużenia. Ja wchodzę, szkoda, że tu nie ma żadnej barierki, ale dobra. Mniejsza o to. Jesteśmy na strychu, proszę państwa. Tak on się prezentuje, ten strych. Ale czuć ten klimat. O Jezus Maria. Czy nie założyłem tego zejścia. Tam oczywiście nie będę wchodził, bo to może się zawalić. Także nie będę tam wchodził. Także podsumowując ten urbex, oceniam go 10 na 10, ponieważ
można pozwiedzać dużo. I pamiętajcie, nie zapuszczajcie się w takie pustostany, bo grożą one zawaleniem. Także przestrzegam przez was, żebyście nie wchodzili. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego Urbexu na moim kanale. Na razie.